Na początku była ciemność. Nagle rozświetlił ją wybuch. Narodziły się wciąż rozszerzające się czas, przestrzeń i materia. Codziennie odkrywamy coś nowego. Fascynujące zjawiska i śmiertelne zagrożenia naszego wszechświata. Z jasnego nieba spada grad fragmentów asteroidy, siejąc śmierć. Planety zderzają się, obracając swoje światy w proch. Czarne dziury rozrzucają resztki otaczających galaktyk przez 100 milionów lat. Wielkie gwiazdy wstrząsają kosmosem. Przedstawiamy pierwszą dziesiątkę kosmicznych wybuchów. Poznajmy największe eksplozje we wszechświecie. Kosmos. Tajemnice wszechświata. Największe eksplozje we wszechświecie. Wybuch z pewnością potrafi zburzyć wielomilionową metropolię. Ale czy mógłby zniszczyć cały kontynent, planetę, a nawet galaktykę? Wszechświatem wstrząsają potężne eksplozje, kolizje i niespodziewane wydarzenia. Na Ziemi wiedziemy spokojne życie, ale jest to wyjątek od reguły w burzliwym kosmosie. I zderzenia planet i eksplozje gwiazd są spowodowane podobnym mechanizmem. W wybuchu lub przy zderzeniu następuje szybkie wyzwolenie się ogromnej energii. Ten proces sprawia, że obiekty tracą uporządkowaną strukturę. Katastrofy niszczą ład kosmosu. Jednak zgodnie z prawami natury wyzwolona energia nie ginie, ale odnajduje się w nowych obiektach. W 1994 roku ponad 20 kawałków komety Shoemaker-Levy 9 spadło na Jowisza. Na powierzchni olbrzyma pojawiły się ogromne ciemne ślady, widoczne nawet przez amatorski teleskop. Największy fragment miał prawie 2 km średnicy. Uderzenie wyzwoliło energię odpowiadającą 6 bilionom ton trotylu. To setki razy więcej niż zasoby ziemskich arsenałów jądrowych. Gdyby rozmieścić bomby wodorowe na całym globie i je zdetonować równocześnie, i tak nie zbliżylibyśmy się do energii, jaką wniósł ten odłamek, uderzając w Jowisza. A jednak nawet tak potężny wybuch nie zakwalifikuje się do dziesiątki największych eksplozji we wszechświecie. Pierwsze zjawisko na liście dokonało wielokrotnie większego spustoszenia. Numer 10. Śmierć z nieba. Najmniejszy wybuch w naszym rankingu zdołał wybić dinozaury, przysłaniając słońce dymem i pyłem. Meteoroid spod Chicxulub uderzył w meksykańską część półwyspu Yucatan 65 milionów lat temu. Kosmiczna skała miała 10 km średnicy. Głaz wyższy i nieco smuklejszy od Everestu wbił się w ziemię. Siedzę nad kraterem meteorytowym w Arizonie. Ma 1200 metrów średnicy. Jadąc z prędkością 70 km, przebyłabym go w minutę. Przez krater na półwyspie Yucatan z tą samą prędkością jechałoby się 2 godziny. To dobrze obrazuje jego wielkość. W kraterze o średnicy 180 km zmieściłoby się wszystko od Nowego Jorku po Filadelfię. Gdyby podobna asteroida dziś trafiła w to miejsce, zabiłaby na miejscu 12 milionów ludzi. Ale tragiczne następstwa sięgałyby znacznie dalej. W każdym kataklizmie energia rozchodzi się na różne sposoby. Uderzenie wyzwala rozbłysk,
oraz falę gorąca, wzniecającą pożary na niewielkich obszarach. Jednak najgroźniejsza jest energia kinetyczna, która formuje krater i wyrzuca w górę masę materiału. Krater pod Chicxulub świadczy, że wyzwoliła się tu ogromna energia, rzędu 250 biliardów ton TNT. To niewyobrażalna ilość. Największa zdetonowana bomba na Ziemi miała 50 megaton. W jednym miejscu wybuchło więc 5 milionów takich bomb. Wyzwoliło się 40 razy więcej energii niż przy upadku największego kawałka komety na Jowisza. Żeby obliczyć energię powstałą przy zderzeniu Ziemi z asteroidą, trzeba podstawić wielkie liczby do prostego równania. Przy analizie uderzenia przyda się wzór na energię kinetyczną. Jedna druga iloczynu masy i kwadratu prędkości. Mnożymy masę i prędkość do kwadratu, następnie dzielimy przez dwa. Masa to ilość materii, a prędkość to iloraz drogi przez czas. Przy wielkiej masie i prędkości energia robi się olbrzymia. Meteoryt spod Chicxulub miał wielkość Everestu i pędził 80 tysięcy kilometrów na godzinę. 100 razy szybciej niż pocisk rewolwerowy. Nic dziwnego, że uderzenie wywołało potężną eksplozję. Czy taki impet mógłby rozbić planetę? By to sprawdzić, nasz pirotechnik zdetonuje odpowiedni ładunek tuż pod skórką arbuza. Jak widać, kataklizm niosący nam zagładę niewiele zaszkodziłby całej planecie. Czas zająć się większymi wybuchami. Numer 9 na liście – uderzenie w Marsa. Na szczęście to Mars, a nie Ziemia, był celem asteroidy 200 razy większej niż ta, która uśmierciła dinozaury. Asteroida, która spadła na Marsa 3,9 miliarda lat temu, miała średnicę 2000 kilometrów. Przypominała Plutona. Przykryłaby większość Stanów Zjednoczonych od Denver po Florydę i od Chicago do Teksasu. To skutek wielkości asteroidy. Powstały krater zwany Pustkowiem Północnym pokrywa aż 40% planety. Basen uderzeniowy na Marsie ma 8 tysięcy kilometrów średnicy. Krater za mną nieco ponad kilometr. Wyobraźmy sobie, że jest większy 5 tysięcy razy. Na Marsie znajduje się taki obiekt i ma wielkość Afryki. Asteroida, która uderzyła w Marsa, miała podobną prędkość jak ta z Jukatanu, ale wielokrotnie przewyższała ją masą i energią. Uderzenie było zapewne milion razy potężniejsze. Wyzwoliło energię około 250 bilionów megaton TNT. Ogromny cios wybił tak wielki krater. Gdyby dziś w Ziemię uderzyło coś podobnego, natychmiast zginęłyby miliardy ludzi. Prawdopodobnie wkrótce potem wszelkie życie na planecie by wymarło. Czas przedstawić kolejną kolizję, która zerwała z Ziemi jeszcze większy płat skorupy. Na szczęście planeta była wówczas niezamieszkana. Numer 8. Wielkie zderzenie. Tym razem to nie Mars przyjął cios, lecz asteroida jego wielkości uderzyła w Ziemię. Uznana hipoteza głosi, że 4,6 miliarda lat temu na młodą planetę spadł potężny cios. Nazwano to teorią wielkiego zderzenia.
pierwszym okresie istnienia Układ Słoneczny był bardziej zatłoczony. Wciąż trwało gromadzenie materii w planety. Krążyło mnóstwo okruchów. Często dochodziło do kolizji, które w końcu uformowały znane nam obiekty. Ziemia wciąż była kulą magmy. Jeszcze nie pojawiły się organizmy. Dobrze, że katastrofa nastąpiła tak wcześnie. Inaczej uśmierciłaby ziemskie życie. Jak Ziemia podniosła się po największej katastrofie w swoich dziejach? Wiele katastrofalnych zderzeń w kosmosie to uderzenia asteroid i komet w planety. Wyzwala się wtedy energia setki razy przekraczająca moc całego ziemskiego arsenału jądrowego. Numer 8 na naszej liście to jeszcze potężniejsze uderzenie. Tym razem w Ziemię grzmotnęło ciało o wielkości planety. Nastąpiło to tuż po jej ukształtowaniu się 4,6 miliarda lat temu. Uderzyła w nią planetoida wielkości Marsa, którą nazwano Theia. Dosłownie spustoszyła nasz świat. Była 3 razy większa od Plutona i obiektu, który naruszył Marsa. Wniosła znacznie więcej energii kinetycznej. Theia oderwała kawał płaszcza Ziemi, wyzwalając 10 razy więcej energii niż przy tworzeniu pustkowia północnego na Marsie. Katastrofa przyniosła nam jednak istotne korzyści. Theia wbiła się w Ziemię z tak wielkim impetem, że żelazne jądra obu obiektów zlały się w jedno. Większe od obu składników. Płaszcz lżejszej Theii prawdopodobnie został w całości odrzucony w przestrzeń, podobnie jak część płaszcza Ziemi. Pozostałości krążące wokół nowego obiektu z czasem złączyły się w Księżyc. Srebrny glob ustabilizował oś obrotu Ziemi, tworząc strefy klimatyczne i cykl pór roku i spowolnił cykl dobowy do 24 godzin. Raz jeszcze pirotechnik odtworzy wybuch na naszym modelu z arbuzem. Czy i tym razem Ziemia przetrwa? Mimo skali spustoszeń, zasadnicza część globu przetrwała. Wydzielone ciepło roztopiło skały. Ponieważ Ziemia była półpłynna, po uderzeniu nie pozostał krater. Stopiona masa odzyskała kształt kuli i w takim stanie ostygła. Czy uderzenia mogłyby rozbić planetę w proch? Przedstawiamy kolizję numer 7 – zderzenie dwóch światów. Daleko w kosmosie dwie planety wielkości Wenus i Ziemi wchodzą na kurs kolizyjny. Są to skaliste globy, być może zamieszkane. Coś wyrzuciło je z orbit wokół gwiazdy. Zamiast zgodnie się mijać, zderzają się czołowo. Mieszkańców obu globów czeka piękne, ale przerażające widowisko. Można sobie wyobrazić, że na niebie pojawia się planeta i leci ku nam. Wkrótce wypełnia cały nieboskłon i szybko kończy sprawę. Wszyscy by zginęli, nie mając szans na zrozumienie tego, co się dzieje. To nie jest fikcyjny scenariusz apokalipsy. Naukowcy twierdzą, że niespełna 1000 lat temu takie zjawisko zaszło 300 lat świetlnych od Ziemi, w podwójnym układzie gwiazd BD plus 20 stopni 307 minut w gwiazdozbiorze Barana. Unoszą się tam ogromne chmury pyłu, milion razy gęstsze niż w Układzie Słonecznym. Przypuszczamy, że powstał po kolizji dwóch planet o wielkości Ziemi i Wenus.
Globy zderzyły się czołowo. Rozpadły się na kawałki i wypełniły przestrzeń mnóstwem okruchów. Potrzeba ogromnej energii, by rozbić dwie planety na pył. Odpowiadałyby nie setkom, lecz milionom, a nawet miliardom ziemskich arsenałów jądrowych. Znacznie mniejszym ładunkiem rozerwiemy arbuza na kawałeczki. Zderzenia planet wywołują nieopisane straty, ale to nic w porównaniu z gwałtownymi erupcjami gwiazd. To zupełnie inna kategoria kataklizmów. Po pierwsze, gwiazdy są znacznie masywniejsze od największych planet. Zachodzą w nich inne reakcje, choćby syntezy jądrowej. Gwiazdy mogą się zapaść pod wpływem własnego ciążenia i wyzwolić niewyobrażalną ilość energii. Wśród tych erupcji jest szósta eksplozja na naszej liście. Rozbłysk magnetara. Magnetary to szybko wirujące gwiazdy neutronowe, które powstają, gdy starzająca się gwiazda, kilkakrotnie masywniejsza od Słońca, zapada się pod własnym ciężarem. Wyobraźmy sobie, że Słońce o średnicy 1,5 miliona kilometrów nagle zapada się i zmniejsza do 20 kilometrów. Powstaje w ten sposób niezwykle gęsta substancja, 10 miliardów razy mocniejsza od stali. Oto jak gęsta jest ta materia. Przyjmijmy, że ten kubeczek jest wypełniony materią z gwiazdy neutronowej. Pomieściłby 100 miliardów ton, tyle co masa tej góry. Nazwa magnetar pochodzi od niewyjaśnionej cechy. Niektóre gwiazdy neutronowe generują najsilniejsze pola magnetyczne w kosmosie. Pole magnetyczne magnetara jest niezwykle silne, nawet biliard razy silniejsze niż ziemskie. Coś niebywałego. Pole magnetyczne magnetara jest tak silne, że gdyby jakiś pojawił się między Ziemią a Księżycem, zniszczyłby cały nasz sprzęt elektroniczny i skasował dane ze wszystkich kart płatniczych. Rozbłyski magnetarów są tak potężne, ponieważ ich linie pola magnetycznego w niektórych miejscach skupiają się do granic możliwości. Następuje nagła zmiana konfiguracji pola. Magnetar wyzwala wielką ilość energii. Widzimy rozbłysk. Proces przypomina rozbłysk słoneczny, bo motorem jest pole magnetyczne. Pole zmienia się nieustannie. Jego linie się zbliżają. Energia spowodowana nagłym przeskokiem w ich uporządkowaniu wyzwala błysk. Planetarne kolizje przejawiają się w energii kinetycznej, a magnetar jest głównie źródłem fal elektromagnetycznych. Innymi słowy, światła. Rozbłysk pewnego magnetara znajdującego się 50 tysięcy lat świetlnych od Ziemi zagłuszył wszystkie ziemskie satelity. Największe kataklizmy kosmiczne przekraczają granice wyobraźni Ziemian. Kolejne zjawisko przewyższa mocą nasze arsenały jądrowe już miliardy razy. Numer szósty na liście. Rozbłyski niezwykle gęstych gwiazd neutronowych, zwanych magnetarami. Przewyższa mocą nasze arsenały jądrowe już miliardy razy. Obserwowany z Ziemi rekordzista wysyła w 1/10 sekundy tyle energii, ile Słońce przez 100 tysięcy lat. W 2004 roku nastąpił rozbłysk magnetara SGR 18-06-20 w gwiazdozbiorze Strzelca.
leży 50 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, na przeciwległym krańcu Drogi Mlecznej. Miał ogromną moc. Wyzwolił mnóstwo energii w ułamku sekundy. Oślepił czujniki satelitów, które krążyły wtedy na orbicie. To był najsilniejszy impuls, jaki do nas dotarł z obiektu poza Układem Słonecznym, mimo że musiał pokonać aż 50 tysięcy lat świetlnych. Co ma wspólnego jasność z mocą rozbłysku? Stoję w ciemnym pokoju i zapalam żarówkę. Obserwowana jasność zależy od mocy lampy, czyli energii wysyłanej w jednostce czasu, jak również od odległości od żarówki. Z bliska wydaje mi się jasna. Gdy zwiększam dystans dwukrotnie, światło staje się 4 razy słabsze. Natężenie światła jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości. Moc się nie zmienia, ale 2 razy dalej od żarówki dociera do mnie 4 razy mniej światła. Astronomowie mierzą obserwowaną względną jasność gwiazdy albo wybuchu, aby, uwzględniając ich odległość od Ziemi, określić moc, czyli jasność bezwzględną zjawiska. Źródło wysyła fale z całego zakresu widma elektromagnetycznego, nie tylko fale świetlne. Obserwacja promieniowania gamma jest dowodem na to, że rozbłyskowi magnetara towarzyszą wysokoenergetyczne procesy. Promieniowanie gamma to rodzaj fali elektromagnetycznej. Jego kwanty mają większą energię niż światło widzialne. Fale elektromagnetyczne rozciągają się od bardzo długich o małej energii przez dobrze nam znane światło, a dalej promieniowanie rentgenowskie i najtwardsze energetycznie promieniowanie gamma. Nawet trwający ułamek sekundy rozbłysk mógłby usmażyć wszystko na Ziemi, gdyby magnetar SGR 180620 krążył kilka lat świetlnych od niej i skierował emisję wprost na nią. Nie wszystkie wielkie wybuchy w kosmosie są tak krótkie. Numer 5. Rozbłysk trwający 100 milionów lat. 2,6 miliarda lat świetlnych od Ziemi supermasywna czarna dziura o masie miliardów Słońc sieje spustoszenie w centrum gromady galaktyk. Nazwano ją MSA-735. Nieustannie wystrzeliwuje 2 strumienie materii w przeciwnych kierunkach. Naukowcy sądzą, że to trwa już setki milionów lat. W ten sposób w 2 sąsiednich galaktykach utworzyły się wielkie balony. MSA-735 to świetny przykład czarnej dziury tworzącej bąble. Widać, jak w strumieniach wylatuje ogromna masa, niosąca ze sobą wielką energię. Zjawisko obejmuje obszar o średnicy około 1 miliona lat świetlnych. 1 milion lat świetlnych to 10 razy więcej niż średnica Drogi Mlecznej. Wyrzuty są wielkie i potężne, a powstałe skupiska materii ogromne. Trudno sobie wyobrazić energię tych obłoków. W kosmosie nie ma drugiego takiego nagromadzenia energii, ale nie zapominajmy, że koncentrowała się przez 100 milionów lat. To znaczy, że moc zjawiska nie była szczególnie wielka. Nawet ona wystarczyła, by nadać materii prędkość wielu milionów kilometrów na godzinę, dochodzącą czasem do ćwierci prędkości światła. Tylko co setna supermasywna czarna dziura zachowuje się w taki sposób? Gdy jest odpowiednio duża, nie pochłania wszystkiego, ale część materii odrzuca na zewnątrz. Trzeba podkreślić, że wielkie strumienie to nie wynik eksplozji czarnej dziury, lecz odrzucenie części dążącej w jej stronę materii. W
przy zderzeniach przyciąganych cząstek, część z nich wylatuje daleko poza zasięg dominacji dziury. Jakim sposobem te dwa strumienie mogą tryskać przez 100 milionów lat? Wystarczy, by czarna dziura miała dość gwiazd i planet do pochłonięcia. Ta porwała i rozszarpała na atomy wiele z nich. Jety strzelają już od setek milionów lat, ale wciąż nie wyczerpały paliwa. Cały proces może trwać bardzo długo, kolejne setki milionów lat. Wyobraźmy sobie teraz wyzwolenie równie wielkiej porcji energii, zaledwie w 2 sekundy. Tak właśnie naukowcy obrazują wybuch numer 4. Gwałtowny rozbłysk gamma. Są jeszcze bardziej skoncentrowane niż błyski magnetarów. Skupiona wiązka promieniowania przypomina promień lasera. Jest bardzo wąska. Transport energii przez promieniowanie gamma przebiega znacznie szybciej niż za pośrednictwem materii. Obserwacje wykazały, że 99,9999% energii opuszcza obszar z prędkością światła. Niewyobrażalnie intensywne promieniowanie rozbłysku gamma odprowadza w ciągu tysięcznych sekundy tyle energii, ile Słońce wyemituje przez miliony lat. Od dawna naukowcy bezskutecznie próbują wyjaśnić, czemu jedne rozbłyski trwają całe minuty, a inne kończą się w ułamku sekundy. W 2005 roku obserwacja kolejnego zjawiska pozwoliła sformułować fascynującą tezę o anihilacji bardzo masywnych gwiazd neutronowych. Potęga ziemskiej broni termojądrowej jest niczym w porównaniu z mocą wybuchów wstrząsających galaktykami. Dochodzimy do szczytowych eksplozji kosmosu, w których wydziela się więcej energii niż Słońce oddaje przez miliony lat. Pod numerem 4 mamy krótkie rozbłyski gamma. Od lat naukowcy znają źródło długich rozbłysków gamma, czyli trwających od 2 sekund aż po parę minut. Pojawiają się one w galaktykach z bardzo masywnymi gwiazdami. Umierając, niektóre te kolosy zapadają się, by eksplodować i wysłać wielką ilość energii pod postacią fal gamma. W 2005 roku kosmiczne detektory wykryły potężny rozbłysk, który trwał zaledwie ułamek sekundy. To było fascynujące. Wszystkie poprzednie rozbłyski były inne, dłuższe. Pochodziły z galaktyk, w których umierały bardzo masywne gwiazdy. Ten był krótki i docierał z rejonu pozbawionego masywnych gwiazd. Ten rozbłysk pochodził z galaktyki, w której spodziewano się niezwykle masywnych gwiazd neutronowych w układach podwójnych. Naukowcy wyliczyli, że taki rozbłysk może powstać jedynie wtedy, gdy dwie gwiazdy neutronowe złączą się w tańcu śmierci, krążąc coraz bliżej siebie, aż dojdzie do gwałtownej kolizji. W takim procesie powstaje czarna dziura. Gdy dwie gwiazdy neutronowe prawie się stykają, jedna przejmuje materię drugiej. W końcu staje się tak masywna, że nie może dłużej pozostać gwiazdą neutronową. Ulega przemianie w czarną dziurę. Obserwacje zapisano jako GRB-05-0509B, gdyż była drugim rozbłyskiem zauważonym 9 maja 2005 roku. Po raz pierwszy dokładnie zlokalizowano źródło. Obiekt nie był dla nas szczególnie jasny, ponieważ światło musiało pokonać do Ziemi aż 2,2 miliarda lat świetlnych.
Rozbłysk trwał zaledwie 40 milisekund, ale w tym czasie wyzwoliło się tyle energii, ile Słońce odda przez 100 milionów lat. Potężna kolizja dwóch gwiazd to jeszcze nic w porównaniu z gigantyczną eksplozją starzejącej się gwiazdy. Oto numer trzeci. Supernowe. Masywne gwiazdy nie wypalają się, jak to zrobi Słońce, tylko giną w spektakularnej eksplozji. Istnieje kilka typów supernowych, ale dwa są podstawowe. W pierwszym większa gwiazda z układu podwójnego wchłania swoją towarzyszkę lub jej część. W drugim supermasywna gwiazda zapada się pod wpływem grawitacji i odrzuca zewnętrzne warstwy. W obu przypadkach wydzielana jest ogromna ilość energii. Energia kinetyczna odrzuconej materii może być równa tej, którą Słońce wydzieli przez całe 10 miliardów lat swojego istnienia. Supernowa z układu podwójnego przypomina bombę wodorową, w której niekontrolowana reakcja łańcuchowa doprowadza do gigantycznego wybuchu. To supernowa typu 1A. W 2003 takie zjawisko rozświetliło kosmos bardziej niż cała galaktyka gwiazd. Przez dwa tygodnie supernowa świeciła 20 miliardów razy jaśniej od Słońca. Źródłem światła była eksplozja termojądrowa, ciała niewiele większego od Księżyca, o masie 1,4 Słońca. Zapadanie się masywnej gwiazdy wyzwala wielką ilość energii, gdy jej zewnętrzne warstwy odbijają się od gęstszego jądra. Przyjmijmy, że piłeczka ping-pongowa to zewnętrzna, mniej skoncentrowana materia gwiazdy, a kauczukowa odpowiada gęstemu jądru. Upuszczam pierwszą piłkę i widzę, że się kiepsko odbija. Kauczukowa podskakuje wyżej. Gdy upuszczę piłkę ping-pongową na piłkę kauczukową, ta pierwsza wystrzeli jak z procy. W supernowej ciężkie jądro reaguje sprężyście, odbijając lekką materię, wyrzucając ją w kosmos. W 2005 roku eksplozja supernowej skatalogowanej jako SN2005AP zaświeciła jaśniej niż wszystkie inne. Trwało to przez kilka tygodni. Nie spowodowała szkód na Ziemi, bo jest oddalona o 4,7 miliarda lat świetlnych. Jak wiele eksplozji z pierwszej dziesiątki, supernowe nie tylko niszczą. Supernowa przypomina sortownię odpadów. Umierająca gwiazda zawiera mnóstwo materii. 8 do 100 mas Słońca. Zostanie ona przetworzona tak, jak surowce wtórne w tym zakładzie. W kosmosie przeważają lekkie pierwiastki wodór i hel. W gwieździe, która staje się supernową, są metale i ciężkie pierwiastki. Bez nich nie możemy żyć. Gwiazdy przerabiają odpady na surowce. Z wodoru i helu syntetyzują cięższe pierwiastki aż po żelazo, przy którym proces łączenia ustaje. Później, gdy gwiazda wybucha jako supernowa, wzrost ciśnienia umożliwia powstanie jeszcze cięższych pierwiastków. Surowce wtórne są pakowane i gotowe do wysłania odbiorcom. Substancje wytworzone w gwiazdach są wyrzucane potężnym wybuchem supernowej i w przestrzeni mogą służyć do budowy nowych gwiazd i planet.
Powstała z nich Ziemia, a nawet nasze organizmy. Ciężkie pierwiastki powstały w supernowych. Supernowe, same będące nieopisanie potężnymi wybuchami, mogą zainicjować jeszcze intensywniejsze zjawiska. Numer drugi na liście. Długie rozbłyski gamma. Są dziełem najpotężniejszych supernowych. Ich moc jest zbliżona do krótkich rozbłysków, ale ponieważ trwają od 2 sekund aż do pół godziny, emitują znacznie więcej energii. Długie rozbłyski gamma są nieporównanie potężniejsze od krótkich. Wyzwalają 10 tysięcy razy więcej energii. Skoncentrowane strumienie energii są skutkiem zapadania się gwiazd co najmniej 30 razy masywniejszych od Słońca. Podobnie jak krótkie rozbłyski, wieszczą narodziny czarnej dziury. Długie rozbłyski gamma to ślad bardzo potężnej supernowej. Żelazne jądro zapada się jak zwykle, ale ponieważ masa jest za duża, proces nie zatrzymuje się na etapie gwiazdy neutronowej. Temperatura osiąga wiele miliardów stopni. Łyżka tej materii świeci jaśniej od Słońca. Przeogromna energia może opuścić gwiazdę wzdłuż jej osi obrotu. Ile energii niesie najpotężniejszy długi rozbłysk gamma w porównaniu ze Słońcem? Odpowiedź jest zadziwiająca. Oto drugi w rankingu najpotężniejszych procesów we Wszechświecie. Długi rozbłysk gamma wyzwala najsilniejsze wiązki energii w kosmosie. W parę sekund czy minut niosą więcej energii niż Słońce zdoła wysłać przez całe 10 miliardów lat życia. Stanowią wielkie zagrożenie, bo ich energia jest bardzo skoncentrowana. Strzelec zademonstruje to, trafiając w arbuza z 2 rodzajów broni. Najpierw użyje broni z krótką lufą. Zaraz za jej wylotem śród tworzy chmurę nieprzypominającą rozbłysku gamma. Jak widać, arbuz uległ niewielkiemu uszkodzeniu, bo strzelba ma duży rozrzut. Tylko część śrutu trafiła w owoc. Tym razem będzie długa lufa. Z niej pociski wylatują wąskim strumieniem. Tak działa rozbłysk gamma. Skupiona chmura śrutu zmasakrowała arbuza. Dobrze, że większość rozbłysków gamma następuje miliardy lat świetlnych od nas i żaden nie trafił wprost w Ziemię. Panuje przekonanie, że wąskie strumienie są wynikiem upadku masywnych gwiazd do czarnej dziury. W 2008 roku naukowcy zarejestrowali rekordowy rozbłysk gamma. Nazwano go GRB-080916C. Trwał niewiarygodnie długo, 23 minuty. Ten rozbłysk zaliczam do najciekawszych w historii. Miał rekordowo wielką moc, obliczoną na podstawie jasności względnej i odległości. Co więcej, stwierdzono, że związane z nim wysokoenergetyczne cząstki osiągnęły 99,999% prędkości światła. Te zjawiska są tak potężne, że gdyby wiązka promieniowania i cząstek trafiła w Ziemię, nawet w odległości tysięcy lat świetlnych, nastąpiłoby masowe wymieranie. Trudno wymyślić potężniejsze zjawisko niż długi rozbłysk gamma, a jednak zajął on 2. miejsce w klasyfikacji. Stało się tak, ponieważ największy wybuch nie zdarzył się we Wszechświecie, tylko spowodował jego powstanie.
Oto numer jeden. Wielki wybuch. Najpotężniejszy ze wszystkich był, technicznie rzecz ujmując, ekspansją, a nie eksplozją, bo nie miał ograniczonego obszaru. Wielki wybuch nie zdarzył się w zakątku czasoprzestrzeni. To on zapoczątkował przestrzeń i czas. Dlatego wśród największych eksplozji jest wybuch, w którym powstał Wszechświat. Prędkość rozchodzenia się i temperatura wielkiego wybuchu przyćmiewają wszystko, co nastąpiło później. Nie potrafimy sobie nawet wyobrazić takiego gorąca. Temperatura sięgała bilionów stopni. Nie można tego zilustrować nawet najpotężniejszym wybuchem bomby czy gwiazdy. Naukowcy teoretycznie odtwarzają procesy od ułamka sekundy po wielkim wybuchu. Wcześniejszych wydarzeń nie sposób objąć wyobraźnią, ukształtowaną przez nasze postrzeganie świata. Pierwsza faza wielkiego wybuchu to szybka inflacja. Wszechświat błyskawicznie się rozszerzał. Zwielokrotniał swoje rozmiary w bardzo krótkim czasie. To niewyobrażalne, wykładnicze tempo rozwoju trwało tylko ułamek sekundy. Milionowej sekundy. Podczas krótkiej ekspansji procesy przebiegały zapewne szybciej, niż to przewiduje ograniczenie Einsteina. Rzeczywiście rozszerzanie odbywało się szybciej od prędkości światła. Nie jest to sprzeczne z teorią względności Einsteina. Sama przestrzeń może ekspandować z prędkością nadświetlną. Żadna cząstka nie może lecieć szybciej od światła, ale przestrzeni to ograniczenie nie obowiązuje. Wielki wybuch to najlepszy przykład, że wszystkie eksplozje we Wszechświecie wyzwalają energię i nie czynią tylko zniszczenia. Powstanie Wszechświata, światło gwiazd i nasz Księżyc to twórcze efekty nagłego wyzwolenia wielkiej ilości energii. Materia krąży w kosmosie, gdzieś ginie i odradza się na nowo w innych miejscach. To, co wytworzyła na Ziemi, jest całkiem udane. Na kolejnych kartach historii Wszechświata największe eksplozje będą niszczycielami jednych światów i kreatorami nowych szans.